Cześć, witajcie, jestem Perix, a przed wami ponownie Sons of the Forest. Lecimy dalej, cześć widzicznie, co tam u ciebie? Super, myłaś sobie kostki, stópki, bomba. A jak widzicie, udało mi się ogrodzić moją całą bazę. Teoretycznie ogrodzić, tak? Ponieważ przynajmniej już te ciołki nie przychodzą do mnie z lasu. Kto wie, co jeszcze przyjdzie, może jakieś mutanty. Ale na razie jesteśmy w miarę bezpieczni, jeszcze są... ja wam w sumie pokażę, bo czemu nie... zasieki, wszędzie poustawiałem. Nie wiem, jak działają, czy działają. Wy, moi drodzy, zostajecie tu, siedzicie w obozie, ja was tutaj nie wypuszczę. Cześć Kelvin, cześć. Robiliśmy to wszystko na streamie, także zapraszam na streamy Twitch, Perixo, polecam się. A ja jeszcze chcę polecieć szybko po amunicję, bo pewnie się zrespiła, nie? To, o, patrzcie, a jestem clever, patrzcie, co ja potrafię. Idziemy sobie tutaj tyrolką i mamy tutaj amunicję, co prawda to nie jest amunicja do pistoletu, ale czemu by tego nie wziąć? Jak jest drop, to po prostu weźmy go. Chciałbym was przeprosić, ponieważ moja pusta bania nie zakumała, że zdobyliśmy grappling hooka, czy jak to tam chce zwie, tyrolkę, będziemy mówić na to pistolet na tyrolkę, bo ładna nazwa, jej. Mamy go, tak? Zdobyliśmy. To dlaczego ja nie polazłem do tej jaskini w ostatnim filmie, której potrzebujemy naszej tyrolki, żeby do niej zjechać? Tylko pytanie, które to była jaskinia. Wiem, że to na pewno była któraś z tych bliskich, więc zaraz sobie to sprawdzimy, ale jeszcze nie odwiedzałem dawno tego obozu. No, copyrighty. No, tu powinno być tych chyba trzech zabitych ziomeczków, prawda? Prawda? Powiedzcie, że to prawda. No jest trzech. Jest i nasz małpolut kochany, który nam zawsze dokucza. Uwaga, wchodzimy. Mam nadzieję, że to jest to. Nie chcę mi się iść z powrotem do innej jaskini. Come on, come on. Yeah, there we go. Za pierwszym razem, na szczęście dzisiaj. Dzisiaj może szczęście mi towarzyszy. Nie to, weźmy sobie może ekipunek. Oho, wszystko się wczytuje, super. Latarkę musimy dodać baterii, bo trochę się kończy. Jak coś to będzie chodzić z pochodnią albo zapalniczką. Dobra, bijamy tam. Nic. A więc mamy całą jaskinię do zbadania dzisiaj. Okej, okay, z grubej rury trochę. Tu chyba jest woda. To jest woda? Jak to jest woda? Nie widać w ogóle, nic się nie odbija światło. Nie jestem pewien dlatego. A jakiś kikucik tylko tutaj jest. Serio? Czyli trzeba będzie płynąć. O nie, jednak kolega tutaj upił się wódeczką. Well, zabiorę ją ze sobą, tobie tak już się nie przyda. Utknął chyba w tej jaskini. Czy coś konkretnego? Nope. Czyli tak, potrzebujemy oddycharki, żeby zdobyć coś, co będzie tam. Mam nadzieję, że coś będzie ciekawego, proszę. I grappling hooka, dwie rzeczy, żeby tu się dostać. Dobra, skakujemy tam. Tylko czy ja muszę założyć... Chyba muszę najpierw założyć, żeby to automatycznie się nie zakładało. Pewnie, że mam te papierowe tarcze. Załóż. Wbijamy do środka, mógłby się, że nie będzie rekinów. Jest ciemno jak w dupie. O, proszę bardzo. Dziurka. W jedną stronę tylko jest droga, to płyniemy w jedną stronę. Dlaczego ta woda jest taka głośna pod wodą? To chyba nie powinno być takich efektów dźwiękowych, jak teraz są. Albo nie wiem. Dobra. O! Kolego! Ja pierdzielisz, ty srałem, ziom. Spokojnie, bo się jeszcze potopicie, ty ananasy głupie, ty. Czemu ananasy? Nie wiem. Czekajcie, dajcie mi widz wody. Dużo was tu jest. No cześć. Jezu. No i mówiłem, utopisz się. Mówiłem, że się utopisz. Ja wszystko mówiłem wam. Ale nie słuchałeś. Nie słuchałeś. Też zaraz tutaj wyjdziesz i... Nie, dobra, ty możesz chodzić pod wodą jakimś stylem. Nie dajcie mi coś, żeby szybko się ich pozbyć. Nie mogę otworzyć ekwipunku. Dammit. Chłopaki, nie żałujcie sobie. Zbacz tego. Tak, na zdrowie. Nic to nie zrobiło. Dobra, to po staremu. Chyba tutaj nie ma mutantów. O, ten się sam zajarał. Hit! Tu się ktoś spalił? Spokojnie. Na każdego przyjdzie pora. Ej, chłopaki.
opanujcie się. Czy ja mam wrażenie, czy ta latarka jakoś gorzej świeci niż ostatnio mi świeciła? Skubany pisze z wody. Już? No to ja sobie go uskuruję, bo będziemy mieli ten pancerz. Gdzie jest mój topór? Tu jest mój topór, czemu mi zniknął? Dobra, kolejny. Jeszcze ty, no kurde, z wami będę się tu cackał. Całe życie, jeszcze mi oko swędzi, wszystko mi swędzi. No i mamy cały pancerzyk prawie. Opłacało się, jeszcze możemy z kości zrobić, ale nie chcę już marnować. Słyszę coś grubszego. Ja może, ja bym się już przygotował jakoś. A mamy granaty i pistolet, dobra, nieważne, nic nie mówię. Czym się znowu rozpiliście? Parło jedna. No ile was tutaj jest? No tak, on mnie będzie bił, będzie mieścił pancerz. Ja będę go skurował, gdzie jesteś? Gdzie? Nie wiem, kolejna butla. Nowe ciuchy, co ja zebrałem? Kombinezon jakiś, gdzie on jest? Kurde, bugują się we mnie, wchodzą. No rozwalili mi już pancerz. Skąd? Wy się respicie gdzieś. Z tym mówi? Zrespili się, patrzcie ich, dobra, wiecie co, ja ich mam gdzieś, ja mam gdzieś, ja po prostu przechodzę bokiem. Za dużo was tu jest, za dużo. Cały czas przebiegacie z góry, ja po prostu przejdę obok. Jakby nigdy nic. Spiranik. Ej, czekajcie, bo ja spadłem, spadam. Co się dzieje? Ja nic nie widzę, ja lecę w ciemność. O, stop. Za dużo rzeczy się narastało. O, kolega dryfuje sobie. Dzień dobry. Co ja zebrałem? Jakiś kombinezon. Kombinezon. Pokaż mi to, do czego jest ten kombinezon. Sobie założę, ale... Kombinezon piankowy. O, guys. O nie, znowu jest to takie złoto, ten materiał dziwny. Ci, którzy byli na streamie, to wiedzą, że już... Spotkaliśmy ten materiał i on oznaczał, że będzie dużo gigantów, nie gigantów, mutantów, no giganci też tam są, no zobaczycie sami. Ja bym jeszcze sprawdził, czy pod wodą nic nie ma. Czy to po prostu jest tak... tutaj? Chyba tak. Nic tu nie widzę. No nic, musimy się teraz wydostać, bo... nie widzę innej możliwości, żeby przejść. Może ja już tutaj sobie zrobię taktyczny namiocik, żeby nie męczyć się później z przeciwnikami, wrogami, będzie mniej save. No dobra, zapiszmy grę. O nie, no znowu patafiany tu biegają. Będę musiał się bić. Znowu. A tam? O nie. Są te duże też chyba. Tam jest mutant jakiś. Nie, to też ta małpa. Kurde. Oni nie są tragiczni, tylko że ich jest dużo i są denerwujący. Bardzo. No jakim cudem się pojawił u mnie na plecach? Bo oni przeskakują sobie przez skały. To nie ma totalnego sensu. Patrzcie, są teraz w innym miejscu. Dobra, może mi się uda mi się. Uda mi się. Co jeszcze było potrzebne do... gdzie są pieniążki? Co jeszcze było potrzebne? O czym zapomniałem? Piłoła! O, czyli w tej grze jest piłoła łańcuchowa. Nie wiedziałem o tym. Teraz to zauważyłem. Dobra. To na pewno się nam przyda, jeżeli uda nam się zdobyć taki przedmiot. Mamy bombę. Smacznego, chłopaki. Dużo się tu nazbierało. I kabum. I tak się pozbywa przeciwników. Patrzcie, ile teraz lutujemy. No, oczywiście, że jeszcze tutaj jesteście. Za mało, prawda? Nie wystarczy wam. Dobra, będę miał full pancerz, jak cię ogarnę, ziomuś. Więc poproszę. I widziałem tam jakichś ziomków leżących. Sprawdźmy. Kto to jest? Robotnicy. W maskach. Bardzo dużo to jest, nie? Szmatki, ścierki, wy też piliście, wszyscy pili. Same piusy w tej grze są. Ale czy coś ciekawego dla mnie macie? Niepokoi mnie to, że każdy miał z nich maskę. A ja nie mam i chodzę sobie po tej jaskini jakby nigdy nic. Zero trucizny, zero wszystkiego. Tam jakby dało się przejść.
Tam jest jakaś dziura. Na pewno da się przejść. Albo będzie później odblokowany, I don't know. Tutaj też jakby coś było. Ale możemy iść tylko tędy. So let's go. Więcej tych podejrzanych złotych materiałów, które po prostu wyglądają jak złoto. Ale chyba złoto tak... Ja nie wiem w sumie jak wygląda złoto, nie widziałem rudy złota na oczy. Kolegów tu nie widzę. Na razie. Mamy mutantów. Czy ja mam coś ciekawego na ciebie, kolego? Czy mogę cię poczęstować? Nie no, maska. Krucyfiks chyba na nich działa. Poczuj moc. A, boisz się? Widziałeś o tym? A, ja widziałem TikToka po prostu. Skubany, słyszałem cię za pleców. Nienawidzę go, bo nie patrzę co zrobię i tak oberwę. Dobra, już nie żyje jeden. Jeszcze ten, ta małpa jedna dwugłowa została. A ty mnie nie widzisz nawet, parówo. Zaraz dostaniesz mocny atak, to zobaczysz. Co to był za dźwięk? Taki... LOL! Co to za atak? Że taki dźwięk wydaje? O nie, atakiem mi pada. Chłopaki, nie jest dobrze. O. Nieważne. Jednak samo mi przeładowało baterię. Nie wiem skąd ja mam w ogóle baterię. Nie narzekam. Rozwaliliśmy go. Łatwiutko. Tam widzę już kolejnego mutanta. Nawet dwóch. Jeden chyba zwykły, jeden taki. No, weźmy jednego. W kółeczko trzeba pobiegać. Trochę staminy zyskajmy. A ten drugi gdzie? O! Szarżuje! O, mocny atak! Dobra. Uszczuł. Nie bij mnie głową tą dupią. Tylko leż. I kwicz. No i zbieg we mnie, kiedy go akurat skup... No, wy to macie timing. No oczywiście, że oberwę. Jeszcze ktoś tam z tyłu jest. Dobra, mocny atak jeden. Mocny atak drugi. A mi nie wyszło. Kurde, nienawidzę. Nienawidzę tych. Już wolę tych podwójnych niż... Z kręgami ktoś obok mnie chodzi, bo słyszę go wyraźnie. Ile mi pancerza zbili? A nie, on padł. No jest kolejny. O nie, słyszę. Słyszę jeszcze. Pajączka, który... One w ogóle chodzą po suficie. Ziomek, co tu masz dla mnie? Cała ekipa wasz tutaj padła. One chodzą po suficie. Dobrze, że mam ten pancerz, bo ja już bym był martwy. A stamin nie mam. Poczekajmy chwilkę. Ja nie wiem ile ich tu jest, bo oni ze sufitu mogą spadać. Dobra. Jeszcze słyszę kroki, oni się cały czas tu gdzieś czają. Dobra. Poproszę to. Ale dobrze, że z nich można ogarnąć ten pancerz, bo się wszystko, wiecie, skaluje. Kto tu jeszcze trepczy? Oho, tam jest pajęczek. Pajączek. Załóżmy to od razu, żeby nie czekać z tym. Kilka mołtowów bym se zrobił. Mogą się przydać na te pajączki. Musimy wziąć to. I teraz tylko w niego ładnie trafić. On stoi w miejscu, on się nie rusza. Come on. Nie. Nie mówcie, że tu te małe parówy tu są. Please no. Nie, no come on. Dajcie, ale latarkę. No oczywiście, że są. Wszystkie tutaj daliście mutanty. Mam nadzieję, że będzie się opłacać. Umrzyj już. Spaliłeś się. Pomyślcie, szatana. No kurde, i bez... Jak w pierwszym deforeście te małe, I don't know, płody były praktycznie useless, bo nic nie robiły, ledwo trafiały, bo tutaj mają aima. Kurde, ile ty masz życia? I
tak denerwują, że to jest hit. No, gdzie? 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 Z której strony? Tu jesteś. To nie wszystkie, skąd wy się bierzecie? Ja cię dupię, ten odcinek to będzie sama walka. Sama walka o przetrwanie, już nie mam żadnego pancerza jakimś cudem. No i zostałeś ty. Się lampisz. Ja bym ci bombę rzucił pod nogi z chęcią. Tylko, że bateriek nie mam. Ten problem. Chyba, że to bomby nie są potrzebne. A ja mam granaty, ja głupi jestem. Gdzie to jest? Smacznego. Spadamy! Nie przeżyłeś tego. Nie ma opcji. Debugging, frajerze. Słyszę kolejnych. Oni się nie kończą. Musimy iść przed siebie. O, tu amunicja leży może do mojego pistoletu. Jest. Amunicja do pistoletu. To się bardzo przyda, to się bardzo przyda. Moi drodzy, guys, jest dobrze. Nie ma tragedii jeszcze. Trzeba to wszystko pozwiedzać. Tu coś jest. Stąd chyba przylazłem. Tak. A, nie wracajmy się. To by było mądre, żeby się nie wracać. Te jaskini są bardzo duże i ciemne. Więcej amunicji. Ja pierdzie, ale paruwo. Nie jumpscare'uj mnie. Stąd wychodzicie wszystkie, tak? Dosłownie wszystkie. No tak. Oberwał, ale podskoczył. Zostawmy ich w tle. Z tego co wiem, to te jaskinie serio są obszerne. O, kolegi piniaty. Cześć. Hello. Wiecie może, dokąd prowadzi ta jaskinia? Przydałoby się coś wiedzieć o... Pieniądze mać. Cool. O! Ja do wody wlazłem. Czy ja się teraz nie wracam? Nie. Powiedzcie mi, jakim centem był nietoperz. Czy ja dobrze płynę? Chyba tak. Nie. Dlaczego ich tu tyle jest? LOL. Gdzie ja wpłynąłem? Ej, co? Gdzieś przepłynąłem. Ja nie mogę wyżej. Wpłynąłem gdzieś, nie wiem gdzie. Dużo pieniądzów. Oh my god. Amunicja dodatkowa. Czy jestem... Jestem tutaj, gdzie wcześniej byliśmy i widzieliśmy to. Dobra. Koks. Czyli taki special. Czy oni się wszyscy mogą potopić? Może jeszcze więcej takich dziur do przepłynięcia jest? Dwóch już się utopiło. Super. A reszta? Jak się ma? Ma. Też tak mam. To oj, jak mi przykro, ktoś się kolejny wziął, nabrał. Czy ja mogę bezpiecznie stanąć po boku, żeby mnie nie... Chyba to jest takie safe miejsce. Albo mołtowa, albo granacik. Bo oni mi nie dadzą spokoju. Czy ja nie żyję? Nie no, dobrze, że zrobiliśmy tego save'a, tylko znowu trzeba będzie się przez nich wszystkich przyroszczać. Ojoj. Ja muszę to przespeedrunować, bo to nie ma sensu. Dobra, jak jesteśmy ponownie tutaj, fajnie by było, gdyby oni nie stali na brzegu, bo nawet nie da się wyjść stąd. A oni nawet w wodzie mogą sobie podpłynąć i mnie utknąć. No parcie ich tu jest, no przesadziliście twórcy. Przesadziliście. Ja bym spróbował znowu granacikiem coś zaradzić. Ale nie jestem w stanie nawet zmienić broni ekwipunku, chyba że stanę na tym. Dobra, daj mi szybko granat, tu gra się pauzuje. I nura pod wodę. Jak? Dobrze, to teraz bez granatu zróbmy to bezpieczniej i rozegrajemy inaczej. Mamy pistolet. Wystarczy znaleźć dobre miejsce. Wyciągnąć go z ekwipunku. Albo znowu spływać z granatem.
Mam teraz sywa bliżej. Poleciał daleko. Poszło. Powiedz, że wszystkich załatwiło. Oczywiście, że nie wszystkich. Jest ich jeszcze cała masa. Jeszcze raz. Granacik szybko. Uciekajmy! A teraz? O! Tutaj wszyscy pływają. O! Nie widziałem cię. Ty mnie nawet też nie widzisz. Więc się wyrównuję. Jesteś bardzo głośny. Dobra. No nie! Dajcie mi pistolet. Dajcie mi pistolet. Musimy przeładować. Ja nic nie widzę. Nie wiem, co się dzieje. Tu jeszcze kolejna małpa przybiegła. A, i po amunicji. No tak, no, no przecież. Niech cały czas słyszę. Dobra, widzisz co? Pierwszy, ale to biegnę obok nich. Jakby nigdy nic. Halo? O nie, bateria mi pada. No to jest lipa. Jest coś. Tam się coś świeci. Widzę światło. Co jest grane? Co to jest? Kolego. Nie mam. Co to jest? I mamy łopatę. Mamy mogę coś spróbować? To wygląda jakbym mógł tam zejść niby. No way. To zadziała? Serio zadziała? Tylko muszę... O! Muszę tylko złapać odpowiedni kąt i będę mógł zrobić sobie save'a. Come on, proszę. Zapisz grę. Jest. Jestem bezpieczny. Ja się czuję dobrze. Oj, rozwaliłem sobie to. Oni mnie nie umieją trafić. Nie umieją. Chciałem się wrócić, najzwyczajniej. Może było gdzieś tutaj wyjście, a ja ominąłem. Albo droga w drugą stronę. Teraz poproszę wyjście. Jak mogę stąd wyjść? Bo I have no idea. What can I do? Nie mam pojęcia, co mam zrobić. Jak możemy stąd wyjść? Nie ma tam... Ani w jedną stronę nie ma wyjścia, ani w drugą, więc wróćmy się do miejsca, gdzie spadliśmy po prostu z tego kanionu. W ogóle te potwory wszystkie tak jakby nagle się do mnie pokojowo nastawiły, albo nie wiem, co się stało. Po prostu mogę sobie iść, oni jacoś nie w sosie są dzisiaj. Cześć, pajączku. Może i będą mnie gonić, ale tak nic nie robią. Skaczą tylko do lewej i do prawej. O, cześć kolego. Hello. Was tu akurat jest dużo. O, stamina mi się skończyła w takim miejscu. Super, kocham to. Ale tędy chyba do wyjścia. Co jest? Powiedz, że będzie to do wyjścia. Powiedz, że to będzie wyjście. Szpadamy, siądź. Wezmę nogę na pocieszenie. Nie no, ta jaskinia jest jeszcze większa niż myślałem. O, wow. Dużo bobasków. Kolejny kolega. Idziemy w górę, więc... Chyba do wyjścia. Dobra, ale... Gdzie my wyjdziemy? Pewnie jest jeszcze jakieś drugie wyjście do tej jaskini. O. To by było dobre. Tak na skróty. Ale widzieliśmy wielką placówkę pod ziemią. Wielka placówka. Aha. Jak ja mam tam zejść? Doskoczyć? Po prostu? Nikogo tutaj nie ma? W sumie nie powinno być, bo to... Odkryliśmy przez przypadek to przejście przez tego wielkiego bloba. Czy to jest wyjście? Powiedz, że tak. Jest wyjście. Jest. I gdzie ja jestem?
jesteśmy chyba dosłownie obok. Tak. Także co jak co, można bardzo łatwo tą jaskinię przespeedrunować i na to wychodzi, że każdą inną też. Z czego wynika, że można sobie speedruna The Foresta, Sons of the Forest. I to ciekawe. Może kiedyś bym się podjął tego wyzwania. Co ty myślicie? Ale najpierw... O, jest się mój piękny domek. A, bo my z tej strony przyszliśmy. Tu powinna być gdzieś wioska kanibali. Jest i nasze pierwsze wykopalisko. W końcu dowiem się, co możemy tutaj znaleźć. Kopiemy. Chowaj mapę. To jest ten moment. O wow, ale to ma animację. Damn it. Czy naprawdę nic tu nie ma? Co? Czy ja muszę to wszystko rozkopać? No i przyszła małpa jedna. Chcesz popatrzeć, chcesz pomóc, to pomóż. No to już jest odkopany. Nie każcie mi bardziej tego rozkopywać. To jest jakieś wejście. Jest! Chyba odkopaliśmy. Czy coś się stało, bo nic się nie stało? Chcę ci powiedzieć, że to kopałem, a to jest zamknięte, tak? Serio? Kocham tę grę. Naprawdę. Może chcesz mi pomóc? O. Może ty coś tutaj wyczujesz, nie? Nie? Też nie musisz otworzyć? Damn it. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Trochę powalczyliśmy się z kanibalami. Ja was zapraszam na streamy. Zapraszam was na inne filmy. My się widzimy kolejnym razem. No i cześć.